i zobaczyć, jak będzie wyglądał, co będzie robił. O, rzesz. Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution. No i słuchajcie kochani, wracamy do was w momencie, w którym zakończyłem poprzedni odcinek i w sumie zorientowałem się w tym samym momencie, że będzie problem, jeżeli chodzi o stację. Że nie będę miał gdzie wcisnąć niestety, wiecie? I nie wiem czy... tutaj w sumie będzie mogła być, dobra, tutaj będzie mogła być stacja, więc o tym się nie martwmy. Nawet nie wiem czy jej teraz tutaj nie wybuduję po prostu, żeby już była... w jakiś taki ciekawy sposób. O, na przykład tak. Niech będzie, wiecie? Ale poza tym, że tą stację tutaj zbudowaliśmy, to jeszcze problematyczny będzie tutaj hotel. I to nawet bardzo będzie problematyczny, bo nie mam pojęcia, gdzie go wcisnę. Tutaj może bym go wcisnął. Kto wie, no ale tak naprawdę teraz poza tym miejscem nie mam gdzie tego hotelu tutaj wcisnąć. I tu pojawia się moje pytanie. Tutaj w sumie mógłby być hotel, nie? Więc usuńmy te rzeczy, które tutaj mamy w taki oto sposób i faktycznie spróbujmy ten hotel tutaj wcisnąć. Tylko najpierw jeszcze weźmy od tego ziomka naszego questa, żeby nie było, może da nam coś co akurat chce zrobić. Monorail Station. Okej, ja już to zrobiłem. A buduję, może się zaliczy, może się zaliczy. Dobra, i teraz tak, bierzemy sobie hotel. O, a connect muszę jeszcze, dobra, to nieważne. A może dróżką po prostu muszę to skonektować, co wy na to? O, w taki sposób. Nie? Nie, to chyba nie o to chodzi. Dobra, nieważne. Hotel. Hotel to jest to, co jest ważne dla nas w tym momencie. I ten hotel fajnie, gdyby tutaj się zmieścił. I by się zmieścił nawet, tylko no, ten hotel jest ogromny, zajmuje mnóstwo miejsca. Tutaj będę musiał go wcisnąć, wiecie? Tak, o, o, mogę, dobra, to wciśnijmy go tutaj. Niech już będzie, to zabierze nam sporo miejsca z wybiegu i tak naprawdę nie wiem, jak to teraz zrobię z widocznością. Chyba, że tutaj poprowadzę jeszcze taką dróżkę i na przykład tutaj, ale gdzie jeszcze Hammonda wcisnę tutaj? Czy nie będę tutaj Hammonda wciskał? Dobra, wciśniemy Hammonda tutaj, wiecie? Wciśniemy go w taki sposób, gdzieś tutaj. O, coś takiego zrobimy, niech będzie, połączmy to dróżką, tylko teraz tak, widoczność tu będzie słaba niestety, prawda? Więc to również muszę usunąć. Dużo pieniędzy straciliśmy. Ale no, niestety, czasami tak już trzeba. Dobra, to i tak mogę zostawić tutaj, wiecie? W tym miejscu, tą taką wieżę widokową możemy zostawić faktycznie tutaj, niech będzie. Tutaj ktokolwiek do tego hotelu chodzi? Czy to jest w ogóle połączone? No niby jakoś jest. Teraz tak, tutaj by się przydało taki widoczek w tym momencie, gdzieś tutaj przed chwilą się dało. Coś takiego? Pomyślmy, czy coś takiego będzie miało sens. Czy ja tutaj w ogóle zdołam to jakoś przykleić? Czy to wystarczy? Dobra, tak, o, możemy zrobić. A do tego oczywiście możemy zrobić jeszcze dróżkę w tą stronę, prawda? Dokładnie. Więc okej, mamy widok tutaj i tutaj. Tutaj jeszcze by się przydał jakiś widok. I ten widok tutaj też nie powinien być jakiś taki ultra trudny. I nawet nie wiem, czy tutaj nie zrobię kolejnego takiego wysokiego widoku. A tutaj zrobimy coś takiego, wiecie? I to powinno być już naprawdę mega spoko rozwiązaniem. Tak mi się przydaje, wydaje przynajmniej. Teraz wystarczy połączyć to wszystko w fensy. I damy tutaj fens, jakoś tutaj będą roślinożerce, tylko to damy... damy heavy steel, nie, nawet light steel. Tak naprawdę one i tak nie powinny uciekać, wiecie? Dobra, obudowaliśmy tutaj ile można. Tutaj również zrobimy coś takiego. Ile tego można, to odbudujemy. I to będzie taki, no wydaje mi się, całkiem fajny wybieg. Tutaj Diplo będą się miały dobrze. Jak widzieliście przy okazji, kiedy traciliśmy czas na budowanie tego wszystkiego, zarobiliśmy całkiem sporo pieniędzy, więc powinno być dobrze. Lubię tą wyspę, podoba mi się. Ze względu, że tutaj jakoś tak nie mam takiego ciśnienia na mięsożernych. Wiem, że więcej bym na tym zarobił, ale jakby wydaje mi się, że plusy jakby minusy przyćmieniają plusy, rozumiecie? Że no jednak nie warto, nie warto, bo jak tutaj ten sztorm przyjdzie do nas i nam rozwali wszystko tak naprawdę i ten Indominus to nam ucieknie, to będzie problem. No i dobra, wygląda na to, że cały tutaj ten wybieg jest połączony. Jest faktycznie dużo większy niż ten. Oczywiście, jak zawsze, usuwamy wszelkie lasy, ponieważ trzeba wymyśleć, gdzie te lasy być powinny, żeby jakby nie zajmowały mi za dużo miejsca. No to z pewnością trochę drzew tutaj, gdzie ich nie widać, czyli tutaj. No dobra, tutaj akurat je widać, no ale tutaj może nie być ich widać, prawda? Tutaj coś takiego może być, wydaje mi się, że nawet tutaj tak o, może być taki las jakby. Z tyłu też oczywiście. Gdzie jeszcze? Tutaj oczywiście jakieś drzewo może sobie wyrosnąć, bardzo proszę, tutaj w ogóle przy wyjściu. Tutaj oczywiście w rogu mogą być jakieś drzewa, tutaj żeby zakryć tą, to też mogą być coś tam. No tutaj też może być. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Do tego trzeba dać trochę wody, więc wydaje mi się, że troszeczkę wody z tej strony się przyda. I trochę wody może tutaj się być przydatne. No i tutaj gdzieś w sumie czemu nie. Ale tutaj zagospodarowaliśmy to naprawdę, mamy wszystko, mamy sklepy, mamy tak naprawdę jedzenie, zobaczmy tylko jak to wszystko wygląda pod względem tym jedzeniowym i tak dalej. No jedzenie jest za mało, ale zawsze to można wymienić. Do tego mamy tutaj już railway station, więc możemy tą stację, tylko nawet, wiecie co, ja bym tą stację jeszcze tutaj rozburzył,
I tą stację zbudował jak najdalej, wiecie? O, tutaj im dalej, tym lepiej będzie. O, super. Bo wtedy będę mógł tutaj coś jeszcze wcisnąć w razie co, nie? Albo tutaj tak w ogóle, o. Zróbmy to tutaj, wiecie? Im dalej, tym lepiej. Bo dzięki temu będę mógł tutaj na przykład wstawić bowling, zobaczcie. Super. No lepiej to się chyba nie dało. No, jedyny problem to w tym momencie dla nas to jest prąd, więc tutaj z prądem będziemy musieli powalczyć. Wygląda, jakby tutaj zaraz sztorm miał przyjść. Jak wygląda sytuacja prądowa? Moi drodzy, potrzebujemy jeszcze dużo więcej. Mamy na razie jedną średnią elektrownię, więc potrzebujemy zbudować drugą oczywiście. I to też zbudujemy gdzieś tutaj, jeżeli tylko nam się to uda. Po drugiej stronie Wisły robimy kolejną tutaj tą, żeby wszystko działało bardzo dobrze. On w ogóle coś tam się przyczepił, że wody nie daje swoim dinozaurom. O co? A co, tam się nie udało tego traka zrobić? Nie, no dało się. To o co chodzi? Co, oni tutaj wody mają za mało? Nie, wszystko wygląda ok, ale faktycznie tej wody troszeczkę więcej można tutaj im zrobić, czemu by nie? Jeżeli chcą mieć więcej, to niech mają, proszę. Dobra, jak tylko prąd dojdzie, to będziemy w stanie tutaj znowu wypuścić kolejne dinozaury. Tylko tutaj chcemy mieć duże. Tego Diplo tutaj bym chciał najbardziej, więc tutaj, no dobra, zaraz damy. Bo jeszcze nie jestem pewien, czy ten Diplo faktycznie tutaj się spisze jak najlepiej. Tutaj mamy taki na ten punkt duży widok, tutaj mamy na ten punkt i tutaj mamy na ten punkt. Super to obmyśliliśmy i super to wyszło. Wszystko, czego potrzebujemy, tutaj jest. I wow, nigdy nie pomyślałem, że uda mi się tak fajnie zagospodarować kawałek przestrzeni w gierce. Super, prąd wrócił. Coś tutaj nie działa, no to, bo jeszcze nie jest połączone wszystko. Ale będzie spokojnie. Prądu mamy troszeczkę w nadwyżce, więc mogę tutaj spokojnie dać upgrade. I teraz tak, najpierw zobaczmy, ile procent mamy na Diplo. 10% przy tych najlepszych genomach. Więc potrzebuję dać, no... Potrzebuję dać niestety 3, a jak mogę odblokować kolejny slot tutaj? Znaczy, nie, tutaj nie da się kolejnych slotów. Success rate, potrzebujemy to, potrzebujemy to i potrzebujemy to. Dobra, na razie spróbujmy wykluć te dwa Diplo, bo są drogie. No na razie to jednego. A czy one mogą być same? Wydaje mi się, że mogą. Dobra, pięknie to wygląda, ale my dzisiaj mieliśmy robić co innego. Ja wam obiecałem, że będziemy faktycznie robili co innego. No i jak ja coś obiecuję, to nieczęsto mi się zdarza, że tych obietnic nie dotrzymuję, więc dzisiaj zrobimy to, co wam obiecałem, czyli będziemy wykluwali Indominusa Rexa, jakkolwiek to brzmi. I będziemy go wykluwali gdzieś tutaj. Jeszcze nie wiem dokładnie, w jakim to stopniu będzie zrobione. Wydaje mi się, że po prostu zrobię taką klatkę tutaj, żeby można było widzieć to go z różnych tutaj stron. Tutaj zrobimy taki widok długi, tutaj zrobimy te boczne, a tutaj zrobimy jakiś AccuCenter i ten, bo na pewno będzie to nam potrzebne. Dobra, wiecie co? W tym momencie jeszcze wykorzystam pieniążki na to, żeby podłączyć, zrobić po prostu tego, chociaż... Czy to ma sens? Dobra, zrobimy taką prowizoryczną kolejkę, żeby oni po prostu mieli tutaj możliwość przyjazdu, tak mi się wydaje. Na razie nie będę tutaj kombinował jakoś z przejazdami przez dinozaury i tak dalej. Będę chciał to zrobić, ale na razie chciałbym po prostu tutaj gdzieś połączyć to z... tutaj gdzieś z tym miejscem, żeby móc tutaj zrobić kolejkę, żeby oni mogli dojeżdżać do tamtego miejsca, bo tam z pewnością, no, będzie to potrzebne dla nich, tylko tutaj nie mogę niestety postawić tego. Dobra, mogę to zrobić w taki sposób, wygląda całkiem spoko, więc czemu nie? Naprawdę może być, no co jest? O, w tym momencie jest spoko, mamy połączoną tą kolejkę, skąd ona tutaj wychodzi? Stąd, proszę bardzo. Jeździcie po prostu sobie, bo tutaj, no, będzie nam potrzebne. Nie wiem, czy tutaj powinienem robić stację w tym momencie. Mogę w sumie zrobić jakąś taką prowizoryczną. O, tutaj by było super. Dobra, zróbmy tutaj stację. No i słuchajcie, w tym momencie tutaj wszystko powinno nam działać bardzo dobrze. Czemu nie ma poweru? Czy znowu, czy jest za mało, czy jest za mało elektrowni? To jest możliwe? Tak, to jest możliwe, ale to dlatego, że tej nie mam ulepszonej, wiecie? Więc zrobimy to jeszcze oczywiście output 3.0, output 3.0 i output protection 3.0. Teraz powinno być już ok. O kurde, teraz wzrosło bardzo mocno. No i to mi się podoba, ale dalej coś jest bez prądu. A to jest bez prądu. Zobaczcie, mamy 5% gwiazd, mamy no 5% facility, więc super, czego chcieć więcej. Teraz tylko dinozaury podszkolić i będziemy w domu. Dobra, będziemy mieli naszego pierwszego Diplo i to mnie bardzo cieszy. 245, nasz rating wzrośnie. Udało się go wykluć, trzeba chcieć więcej. Diplo już widzieliśmy, jak się wykluwa. Jest naprawdę mega fajnym dinozaurem, przyjemnym przy okazji, bo nie wymaga jakoś za dużo, z tego co pamiętam. I zrobiliśmy questa, znaczy odblokowaliśmy pierwszego questa, tak? Nie, dostaliśmy nową wyspę. Ostatnią wyspę, Isla Sonra. I co ją charakteryzuje? Okej, to jest jakaś taka stara wyspa, na której jest dużo gór, ale jest dużo, z tego co rozumiem, różnych tam rzeczy, różnych już zrobionych wybiegów, więc tam będziemy musieli robić różne takie ciekawe dinozaury. Okej, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj na razie, zobaczcie, Diplo. I zobaczmy, komfort widzę, że on ma słaby, tylko
dlaczego? Już teraz wszedł ze słabym komfortem. Tylko nie mówcie mi proszę, że potrzebuję mieć kompana. Bo jeżeli potrzebuję mieć kompana, to wydaje mi się, że możemy być rip w tym momencie. Ponieważ Diplo jest mega spoko, ale zanim się wykluje kolejny, to troszeczkę czasu potrwa. A najwyżej go uśpieję po prostu, żeby nie szalał, nie? Potem go najwyżej jeszcze ten. Dobra, to też nie ma co się martwić jakoś tym zbytnio. Już to robiliśmy. My musimy się zacząć martwić tym, żeby tutaj Indominusa wprowadzić do naszego parku. A jeszcze nawet nie zaczęliśmy budować mu wybiegu. Dobrze, nie. Z tego co widzimy, działa mu wszystko. Komfort ma jak najbardziej spoko. No i jest naprawdę mega spoko dinozaurem, więc to mi się właśnie podoba. Pieniądze mógłbym przeznaczyć na kolejnego Diplo, ale w tym momencie przeznaczę raczej swoje pieniądze na to, żeby tutaj... A co, tutaj też nie ma prądu, o kurde. Dobra, to zróbmy ten wybieg w taki sposób mniej więcej, jak zrobiliśmy ten poprzedni. O, patrz, nawet Claire mnie pochwaliła za to, co robimy na tej wyspie. No powiem wam, na razie idzie świetnie, ale no teraz zobaczymy, jak nam zacznie iść, kiedy wprowadzimy do naszego parku jakże sławnego i uwielbianego Indominusa Rexa. Może wtedy nie być już aż tak ciekawie i aż tak kolorowo i wątpię, że wtedy zaczną, że dalej będą nas tak chwalić. Coś tak mi się wydaje. O, kolejny sztorm idzie, dobra, to ja za dużo tutaj nie będę budował. Całe szczęście, że jeszcze nie wypuściliśmy Indominusa, bo gdyby przy pierwszym razie... Ale to też dobrze, bo przynajmniej szybko będziemy, wiecie, mogli sobie pozwolić na to, żeby... Będziemy wiedzieli, że przez następny czas nie będzie kolejnego. Czemu nie mogę tej drogi zbudować? Dobra, i zobaczmy, z której strony ten sztorm będzie szedł. I czy to w ogóle będzie tornado? Nie. Okej, czyli to po prostu jest zwykły sztorm, więc bardzo, bardzo spoko, nie będziemy mieli problemów. A co jest popsute? A, prąd, dobra, no to jak prąd jest popsuty, to trzeba jak najszybciej go naprawić. Daleko tam mamy niestety, no ale dobra. Czyli to będzie zwykły sztorm, nie będzie tutaj prądów, problemów z prądem, tak mi się wydaje. Ale dobra, tam przy prądach musimy dać im naprawę, znaczy wiecie co, żeby po prostu się mogły chronić przed tymi tornadami, innymi pierdołami. Tutaj dajemy im defensa, żeby już teraz to się nie psuło, no bo prąd jednak jest dość ważny. Właśnie, tutaj zmyśliliśmy tak naprawdę wszystko poza obroną przed sztormami, więc tutaj pewnie dużo rzeczy będzie się psuło. A gdzie to jest? To jest tutaj. Jak duże to jest? Tutaj tego raczej nie zmieszczę nigdzie, nie? Tutaj coś zmieszczę takiego, ale czy to jest jakieś... Czy to mi zapewni ochronę? No w sumie w miarę nie najgorszą. Dobra, postawię to tutaj. Dobra, i teraz tak, tutaj stawiamy jedno widowisko w taki oto gdzieś sposób, żeby to tak fajnie działało i tutaj postawimy po prostu wieżę widowiskową. Nie wiem w ogóle na jak długo to wszystko tutaj będzie, bo jest całkiem prawdopodobne, że po chwili po prostu będziemy zmuszeni zamknąć wybieg z Indominusem Rexem. Istnieje taka możliwość, ale na razie nie panikujmy. Weźmy sobie fensy. Największe oczywiście, jakie tylko są. Połączmy te wszystkie rzeczy tutaj ze sobą. Tutaj jak najbliżej ściany, żeby tutaj nie mógł stąd wyjść tak naprawdę. Jeżeli tutaj wejdzie, to będzie miał problem. No i on też wydaje mi się, że nie potrzebuje jakiejś takiej ultra wielkiego wybiegu. Tak mi się coś wydaje, więc zróbmy na razie coś takiego tutaj. Tam jeszcze zostawiłem miejsce na dróżkę w razie co. Taki oto wybieg. Czy takie coś jest w miarę okej? No jest to nawet spore, muszę przyznać. Więc tak, tutaj połączymy dróżką oczywiście w ten jakiś taki prosty sposób. Proszę, tutaj też musimy zrobić dróżkę, więc zrobimy tą dróżkę też w jakiś taki prosty sposób. Nie jest to najlepsze rozwiązanie i tutaj też zrobię dróżkę, jeżeli się uda. Bo tutaj chciałbym zrobić dróżkę i gdzieś tutaj postawić na przykład... Ranger Center, to jest w sumie dla mnie najważniejsze w tym momencie. Nie wiem, czy to się tutaj uda zmieścić. Ranger Center, Ranger Station. No może być bardzo ciężko. Dobra, więc po prostu jeszcze zmniejszymy mu troszeczkę ten wybieg w taki oto sposób. I tutaj już powinniśmy być w stanie to zmieścić. Coś tak mi się wydaje. Tutaj Ranger Station. Nie, co jest grane? Czemu? O, dobra, tutaj gdzieś było. A w taki, może w drugą stronę, by było lepiej troszeczkę. O, może być. Dobra, zróbmy to tak, połączmy to dróżką z tym. Czemu by nie? Tutaj zróbmy jeszcze bramę dla niego, żeby stąd mieli blisko po prostu do wjeżdżania. Bardzo dobrze. Dobra, prądem wszystko podłączone i teraz pytanie, czy to jest wystarczający już teren, żeby tutaj wpuścić Indominusa Rexa? Wydaje mi się, że może być, a w ogóle najpierw trzeba też mieć pieniądze na niego, nie? Bo on chyba z 5 milionów będzie kosztował. Najpierw musimy w ogóle go zresearchować. A nie, to ja jeszcze nie zdążę, nie zrobię go, bo przecież jak ja tutaj odkryję to, to ja dopiero będę w stanie... znajdywać jego ten. Ale to zrąbałem. 2 miliony kosztowało samo to. Będę mógł dopiero odkryć jego pewnie DNA. Chociaż nie, bo skoro to jest hybryda, to chyba nie będziemy potrzebowali DNA, prawda? Mamy 100% DNA Tyrannosaurusa i tego, więc... Może jednak mam rację. Wydaje mi się, że mogę mieć, wiecie? Jednak chyba będzie wszystko okej. I tutaj faktycznie Indominus Rex
Będzie. Mam taką nadzieję. I tak na logikę zrobiłbym podwójnego fensa. Jeszcze wziął to i wziął tego heavy electronical fensa, ale tak na nielogikę, skoro tutaj i tak są te tornada, to on i tak jak będzie chciał, to ucieknie. Więc pod tym względem jakby nie widzę zbytnio sensu. Ale może to tylko mój takie dziwne jakieś spostrzeżenie. Wydaje mi się, że może być tak jak jest obecnie. Dajmy mu jeszcze trawki troszeczkę tutaj. No i całkiem fajny wybieg zrobiliśmy, prawda? Całkiem fajny wybieg, tutaj dajmy mu jeszcze jedzenie. Chociaż na razie nie, skoro jeszcze nie wiemy jak dokładnie będzie wyglądało, to jedzenia mu nie trzeba dawać, po prostu będzie się marnowało. Tutaj jest Tyrannosaurus, znaczy Torosaurus, którego trzeba wyleczyć, no bo jest chory. Czy... nie, tutaj już on wyleczył wszystkich, tak? Więc uleczy jeszcze tego. Diplo jak tutaj się trzyma? Bardzo dobrze, no ale przydałby mi się kolega jakiś, więc wyklułbym, gdybym miał więcej pieniędzy. Ale pieniędzy niestety nie mam, bo mam tylko 900 tysięcy. Czy mogę jakoś więcej zarabiać? Science Center mógłbym się tutaj wcisnąć, no ale tutaj będzie już naprawdę mega ciężko cokolwiek wcisnąć. Więc Science Center nie wygląda jakby mogło w ogóle się tutaj zmieścić. Dobra, mamy go! Znaczy mamy genom na Indominus Rexa. Zobaczymy jak to wszystko idzie. Tutaj pomyślałem, żeby obrócić tą stację, wiecie? Żeby ona jednak wychodziła w tą stronę, od razu do Indominusa. Powinno być to troszeczkę lepsze. Zróbmy to z tą stronę, proszę. Coś tutaj do nas gada. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. 50% pewnie z tego Indominusa, co? Z tego, co mi się wydaje, to tak właśnie będzie. Zobaczmy, Indominus Rex. Gdzie ty jesteś? Nie, 100% go mamy. Ile kosztuje? 2,5 miliona. To nie jest jakoś ultra dużo, więc wydaje mi się, żeby nie czekać tutaj ultra długo, bo już mamy 40 minut tego odcinka, to wyklujemy go takim, jakim jest. Żeby 100% się wykluł, bo tutaj no z pieniędzmi nie jest jakoś ultra dobrze, ale jest Indominus Rex i ma rating tylko 273. No to w sumie nie jest jakiś ultra mocny, bo... no ten jest na 100% ulepszony, prawda? I ma 245, a ten ma taki o... może go troszeczkę zmodyfikujemy? Sprawdźmy, ile wtedy będzie kosztował, jeżeli ulepszy go na maksa? Ile będzie miał w ogóle procent, jeżeli ulepszy go na maksa? Tam wiem, że nie było maksa, spokojnie. On ma tutaj bardzo dużo zmian, więc on nawet może być minus chyba... on może być nawet minus... minus procent, no wyklucie, tak mi się wydaje. Tak, minus 34%, a jeszcze to nie jest najlepsze i 10 milionów, więc no na razie musimy sobie wykluć takiego zwykłego Indominusa i zobaczyć jak on w ogóle tutaj będzie się trzymał u nas w parku. A i tak będzie już na pewno fajną atrakcją i no bardzo chciałbym zobaczyć go. Nie wiem, moim zdaniem ta gra zyskałaby naprawdę mega dużo, gdyby dali więcej tych hybryd. No bo na przykład w Jurassic World The Game na telefonie, tam większość gry potem to już są hybrydy i na tych hybryd jest naprawdę mnóstwo, więc jakby oni wiedzą, co powinni robić i wydaje mi się, że będzie ich więcej. Tutaj z pewnością trzeba shelter gdzieś blisko zbudować, bo no znamy tego dinozaura. Dobra, dużo zarabiamy, spoko. No chciałbym jeszcze więcej, bo brakuje mi jeszcze miliona na Indominus Rexa. No niby dużo, niby nie dużo. Jakoś damy chyba radę. Dobra, moi drodzy, mamy już prawie 3 miliony uzbierane. To znaczy, że możemy spróbować wykluć naszego pierwszego Indominusa Rexa, a co za tym idzie, pierwszą hybrydę. No i lecimy z tym. Na pewno troszeczkę to potrwam. Tutaj ulepszone co? Żeby szybciej było razy dwa. A i tak pewnie to będzie troszeczkę trwało. 2% już mam jakieś w ogóle Westland. Co to jest? Wydaje mi się, że to jest jakieś takie, znaczy Waterland, że to jest nowe coś tutaj. Tak, nie. Shrubs, remove, forest. To myślałem, że to jest coś nowego. Co to jest to, co dostaliśmy? To było tutaj. Wetland. Nie wiem, może to jest coś w Research Center. Sprawdźmy. Nie mogę inaczej tego sprawdzić. To gdzie to jest? A, okej, to jest kolor skóry po prostu do dinozaurów. Więc spoko, kolejna jakby modyfikacja może być. Wiecie co jest najgorsze? Że mamy 23% ratingu transportu, chociaż mamy tą kolejkę, bo tym stąd, z hotelu, nie chce się przejść takiego kawałeczka tutaj do tego. To jest dziwne. Może jakbym tutaj połączył jeszcze taką faktycznie dróżką stąd, nie wiem, dotąd, to by im jakoś ułatwiło? Może teraz się zmniejszy to? Zaraz to zobaczymy. O! Widzicie? Już mają lepiej. Kurde, jakie to jest proste. Okej, power nam się popsuł. Nie, co nam się popsuło? Tak, power nam się popsuł. Więc musimy tutaj jechać, żeby to naprawili. A nasz Indominus już ma ponad 30%, więc trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Dzisiaj powinno to wyjść. O kurde, patrzcie jakie te majzazaury są fajne. Tak z ciekawości przyszedłem zobaczyć ile żyją, bo na przykład taki Triceratops to chyba z 60 lat, a one mają 175 lat plus 70 jeszcze z genów, więc... troszeczkę jeszcze mi pożyje, no nie powiem, że nie. Te troszkę krócej, ale i tak całkiem spoko. Ten również mega długo, no i to mi się podoba, bo pamiętam na tamtej wyspie, jak miałem dużo tych Triceratopsów i innych tam Dracorexów. One żyły po 10 lat,
I cały czas musiałem je wymieniać, tak? To jest wszystko fajnie. Dobra, kochani, przyszedł ten czas, na który czekaliśmy, myślę, że od pierwszego odcinka tej serii, ponieważ każdy z nas zna i każdy z nas czekał na Indominusa Rexa. Najpierw na T-Rexa, potem oczywiście następcę Indominusa Rexa, tutaj fana, znaczy głównego bohatera filmu Jurassic World, jedynki. Więc, no co, nie pozostaje nic innego, jak wypuścić Indominusa Rexa do naszego parku i zobaczyć, jak będzie wyglądał, co będzie robił. O, rzesz. No wygląda epicko. Wygląda przeepicko, trzeba to przyznać. No ładniejszego dinozaura to ciężko szukać. T-Rex, no jest ładny, ale ten to jest po prostu przekozacki. Ale T-Rex lepiej wrzeszczy, tak mi się wydaje. Dobra, mamy go i zobaczmy, jak on będzie wyglądał. Ma socjal, tylko sam chce być, ale widać, że może jeszcze żyć z jakimiś mniejszymi. W ogóle jego comfort threshold to jest 90, czyli może spać jedynie o 10. A wyobraźcie sobie, że tutaj będą sztormy, będą padały deszcze, ma za mało kaslandów. Co jest grane? Dobra, muszę zniszczyć tutaj drzewa, wiecie? I to tak szybko. Muszę zniszczyć tutaj drzewa, bo on to drzewo tak średnio lubi. Pecie, że to już się naprawi. O, jeszcze. On nie lubi drzew. On nie lubi drzew. Może teraz? Bo zaraz mu spadnie poniżej wymaganych procent. Dobra, udało się. Jest okej, wraca do normy. Oczywiście jedzenie też musimy tutaj postawić, więc damy mu... A co mu damy? Damy mu oczywiście tutaj taki zwykły feeder i damy mu też feeder, jeżeli chodzi o... owieczkę, damy mu też owieczkę, mniej więcej, nie wiem, gdzieś tutaj, może być tutaj. No i co? I tak oto wygląda Indominus Rex. Pierwszy w naszym wykonaniu, całkowicie oryginalny, bez żadnych modyfikacji. A z pewnością takiego z modyfikacjami również wypuścimy. Tak czy siak, ja dzisiaj już tutaj będę powoli kończył. Jestem ciekaw, ile tutaj ludzi przybędzie. No, na razie tutaj mało ludzi przybywa. Ale wydaje mi się, że niedługo to będzie jedna z ważniejszych atrakcji. Wydaje mi się też, że w momencie, w którym będzie... jakiś sztorm albo tornado, od razu go usypiamy. Nie ma nawet czasu na to, żeby on robił co innego, ponieważ kiedy on się tylko troszeczkę wkurzy, to będzie problem. No zobaczcie na niego, mało go widać w tej pogodzie, no ale jest piękny. Jest piękny, a resztę zabawy z nim będziemy robili oczywiście w następnych odcinkach. Myślę, że w następnych kilku odcinkach też wypadałoby troszeczkę go posparingować z jakimś może T-Rexem, zobaczyć, jak to by wyszło. A ja dzisiaj będę już się żegnał, jak zawsze przypominam o G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajne gierki. Oczywiście zapraszam też was na mojego fanpage'a. No i co? Zapraszam do kolejnych odcinków, a my wraz z Indominusem Rexem się żegnamy. Trzymajcie się. Pa, pa. Albo nie, zobaczcie jeszcze, jak wcina owieczkę. O! On troszeczkę inaczej niż wszystkie inne dinozaury. Nie... O, ty, grasland mu spadł. Co jest grane? On troszeczkę inaczej niż inne dinozaury. On nie atakował jakoś ultra tego, tylko po prostu wziął tą owieczkę i ją podniósł sobie i wsadził do mordki. No, widać, że jest troszeczkę bardziej rozwiniętą istotą dinozaurową niż pozostałe. Dobra, udało się, ale w sumie nie jest tak łatwo go hausować. Zobaczcie, tutaj... dość ciężko mu to wychodzi. No i teraz się żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.